Cześć wszystkim, z tej strony Shadow i dzisiaj będziemy grać w Rogue Tower. Tak, to jest taka gierka, taki Tower Defense ogólnie. No i zacznijmy sobie grać. Dobra, wszystko się już załadowało. Ja już sobie wcześniej grałem w to. I tak, tutaj w ogóle strasznie dziwna mapa moim zdaniem, bo tych domów to jest 3. Wcześniej tyle jeszcze nie było. Tak, w tej grze broni się przed takimi stworkami, co se tu chodzą. I tak, są wieżyczki, które właśnie strzelają do tych stworków. I tu jak jest, są te góry, to jest plus 1, plus 2, plus 3. I niektórzy mówili, że to jest, są obrażenia tych wieżyczek, niektórzy mówili, że to jest zasięg. Ale ja zobaczyłem na ekranie ładowania taka jakby podpowiedź była. I tam było napisane, że to jest i damage, i zasięg, więc... No bo tak, no bo jak tutaj wieżyczka jest na tym najwyższym, czyli trzecim, to ma 65 tutaj, a tutaj 130, a tutaj ma 55, a tutaj 110, więc... I zasięg też mają różny. No. I ogólnie koło domków, jak są domki, to jak się koło nich wieżyczkę postawi, to one będą płacić pieniądze, więc warto wieżyczki koło domków postawiać. Dostaliśmy po 4 zł z każdej tej. No i to polega na tym, żeby właśnie sobie ekspandować te takie kwadraciki i na nich można wieżyczki ustawiać. No, idealnie się udało. I tutaj co jakiś czas mamy różne takie rzeczy, takie na przykład bonusy. Takie te karty właśnie. I są różne takie upgrade'y. Można tutaj nową wieżyczkę odblokować, jakieś tam ulepszenia do rzeczy różnych. Albo że po prostu balista obrażeń więcej, czyli ta wieżyczka do tarczy. Bo w tej grze są jakby takie różne życia, różne paski zdrowia. Nie wiem, czy by sobie to wziąć, ale to się przydaje na późniejszym etapie gry, bo myślę, że to sobie wezmę. To jest taka druga wieżyczka, ona nazywa się Lockout. I to jest taka wieża, która celuje w przeciwnika takim celownikiem. I w ogóle mi bardzo trudno było w ogóle domyśleć się, co ona robi. I ona ma taki dość spory zasięg, ona celuje w wroga. Teraz tam wrogowie przyjdą, sobie zobaczymy. Tu można by jeszcze jedną balistę postawić. Wyjdzie dwie. I on właśnie celuje w tego wroga i wtedy ten wróg, którego on celuje, będzie dostawał dodatkowe 3 obrażenia do tarcz, 1 do armora i 2 do życia. Ale tutaj te z tyłu to idealnie tak bronią. I mi bardzo było trudno domyślić się, co on robi, bo taki opis miał dziwny. Ale teraz już wiem, na szczęście. I są właśnie takie różne kwadraciki. I takie, o. I to jest mana, dzięki której możemy wydobywać manę. I ta mana jest zużywana przez różne wieżyczki. Nie wiem, czy ten lokal też właśnie nie zużywa tej many. No nie, nie zużywa. A tutaj jest złoże żelaza. I tutaj się koło tego złoża kopalnie stawia. I ta kopalnia wydobywa to żelazo i przez to, tutaj jak widać, to jest życie tej wieży. I ta kopalnia regeneruje to życie. I tutaj jest przeciwnicy mają takie różne paski, jest właśnie życie, pancerz i tarcza. I tak, jak tutaj to zielone to jest takie zwykłe życie, ale ten gość ma na przykład takie żółte. Te żółte to są właśnie ten armor,
I różne wieczki mają więcej do życia, więcej do armora i tak. Takie tam. I w tych wieczkach można sobie tytuł ustawiać, ale w tych dodatkowych walizkach straceni. Nie wiem. Tak, gościu można na przykład postawić mam coś ciekawego. O, jest właśnie Poison Sprayer. I to coś właśnie więcej many z tych daje. Wszyscy tego Poison Sprayera wezmę. Jak pierwszy raz grałem, to z tego co pamiętam, to najlepiej to mi wychodziło tymi mortarami, czyli moździerzami. One taki duży zasięg miały i fajne było w nich to, że miały obrażenia obszarowe, czyli jak tu idzie kilka typów i mortar by w to strzelił, to by kilka naraz mógł zabić, a nie tylko jednego. Tak, za mało złota. Co jeszcze chciałem powiedzieć? O nie. Dobra, trzeba poczekać jeszcze, przychodzą. Ten ma tylko tak najmniej. I te wieczki też potrafią poziomy zdobywać lepsze i to mają lepsze obrażenia. Takie tam. To też leveluje i przez to wieczki obrażenia. O nim opowiedziałem czy nie? O nie! On sobie celuje na przeciwnika i po prostu nie da się już przechodzić. Żeby tego, no nie myślę, że on tutaj by się nadał najlepiej, bo on daje im takie zatrucie i to zatrucie będzie im odbierać życie za jakiś czas. I on jest właśnie na shieldy najlepszy i on używa dwa tej many na strzał. Ja i w tej grze są też różne upgrade'y i ja już sobie poupgrade'owałem, dlatego ta wieża miała jeden ścian i mana się generuje po prostu. Samo sobie te wieżki upgrade'ować. Tutaj fajne miejsce jakieś. Ale tu coś będzie. Kurde, te są takie trochę słabe. Tutaj najlepiej gdzieś koło tego raczej je zostawiać, bo on będzie dawał dodatkowe obrażenia. W sumie to nie, bo te wieczki można usunąć i wtedy tą samą ilość złota się dostaje co wcześniej, co jak się ją postawi. Co jak mi się przyjechać? Ten teraz nie wiem, czy to wziąć, bo to jest mortar, on jest fajny i ta Tesla też jest fajna, myślę, że Tesla sobie wezmę. I Tesla to jest taka wieczka, która najbardziej by się udała właśnie w tym miejscu. No już nie mam złota, żeby postawić do tego sprayera. I tutaj właśnie cały czas jedną drogą szliśmy i mortary właśnie najlepsze są na takich właśnie miejscach, gdzie ta droga jest taka, gdzie mogą najwięcej zasięgu. Jakby. No. A i jak tutaj są dwie ścieżki, to dwa razy więcej przeciwników z tych ścieżek wyszło. Więc to może być mały problem dla nas.
Ale też ta Tesla jest dosyć dobra. Co nam pomoże? Trzeba z tych sprayera tu wyjść. Nie, myślę, że tutaj to jeden by był. Dobra. Bo to o 10 minut. Jakaś nie pomogła, super. Czy jest gdzieś jeszcze inne miejsce, żeby ją ustawić? Chyba nie. I tak. Nie wiem, czy by tego lockouta jeszcze gdzieś tu nie ustawić. Ale raczej prędzej balistę przydało mi się tu poustawiać kilka. No i właśnie tutaj jeszcze kolejne dwie ścieżki są, przez to teraz jest 3 razy więcej przeciwników, ale tutaj domek. Tutaj ta balista strzela jeszcze w tej, bo tutaj za się nie ma. Na razie to oni tu idą. Dobra, teraz tą testę widać, ona taki dookoła taką energię robi. Tutaj zabiera tak. Problem. Dwa życia nam zostały. Tutaj można by Tesla ustawić. Więcej tych balist gdzieś. Nie wiem, czy by tu balisty nie ustawić, albo tutaj. O, to jest, myślę, że dobre miejsce na balistę. No i tak. I teraz mamy trzy ścieżki tutaj właśnie, więc myślę, że ta byłaby dobra. I tu już zaczynają wyjeżdżać takie o, to. Są chyba jakieś takie, ja to nie wiem. Są takie pancerne jednostki, które po prostu mają dużo armora, jak się rozwali, to potem jakieś małe wyskakują. Zrobię jeszcze kolejną balistę gdzieś tu. I zrobię. Toxic sprayer, on tutaj właśnie sprayuje na nich. No i dobra. Myślę, że sobie zrobimy jeszcze drugą, albo potem jeszcze trzecią potyczkę. No. No i jednak lepiej było chyba tego Mortara wybrać. To jest taka zwykła zielona ta. Jak się tak normalnie buduje wieżyczkę, to się buduje jedną, a jak z shiftem to się można zbudować kilka na raz. To już chyba można sprzedać. I tak te walizy tutaj na początku się przydają i dobrze. Bo jak ktoś przejdzie, to one to po prostu rozwalą. I dobra. Karty, no właśnie. Kurde.
Co by tu wybrać? Właśnie. Nie jest problem. Czy to wybiorę? Może potem tego. Okej. Jest dużo tych wysokich ciepłych. To właśnie jest fajnie, bo te wysokie są fajne. Na nich można postawić fajne, które potem dużo wyglądają. Taką prostą linię. Taki upgrade to, żeby te walizy więcej do armora zachowały, ale to jest... Nie za bardzo wiem, po jakim czasie, jakich levelach te dodatkowe karty jeszcze wziąć. I wtedy będziemy mieli tutaj ten dom zbudowany. No. Dobra, myślę, że to sobie wezmę. To się na pewno przyda na przyszłość bardziej. No. No i znowu taka sama wypadła. No i dobra, ci wszyscy będą tutaj takim szlaczkiem szli. Tak, te levelupy działają na takiej zasadzie, chyba, zauważyłem, że oni nie dostają żadnego dodatkowego właśnie levelupu do shield, bo oni po prostu, jak chwalić, ściągają w przeciwników, którzy mają dużo życia, to najwięcej dostają właśnie levelupów do życia, bo najwięcej przeciwników zabijają, którzy mają dużo życia po prostu. No i tak zauważyłem, że działa. No, niezła prosta linia tutaj jest. Tutaj to akurat mortarki to tak średnio mi się spisało. Tutaj mogę jeszcze tą balistę ustawić. Nie wiem, czy ma ich uderzać, żeby je ustawić. Chyba nie chcę. Tak na razie jest dobrze, bo żaden nie chce. Teraz skręciliśmy w tą stronę, więc jak to się tak zawinie, to będzie trochę dziwnie. W sumie to nawet ok będzie. Tutaj można by jeszcze balistę ustawić. No i ona tam będzie strzelać po prostu. Tutaj też mam takiego typa, co ma właśnie armor, no to sporo i te balisty nie dają obrażenia tego armoru i to życie. Można wiedzieć. Już może być mały problem. No, jest, to jest mały. Kurde. Dobra. Co by ty wziąć? Jest właśnie taki... Coś, co ustawia takie miny, to tutaj mogło być dosyć dobre. Myślę, że sobie to wezmę. Tylko, że to kosztuje właśnie 500 golda. Aha, i teraz idzie w tą stronę.
I to chyba dodaje właśnie do armora też sporo tych obrażeń. I tak przeciwnik wejdzie na minę, to taki ta mina wybucha i nie wiem czy też właśnie obrażeń nie zadaje, może. Postawić Teslę, to ta Tesla by tych ludzi tym jednym skokiem zabijała i to jest dużo część. Ten tutaj ma kreskę kiedyś. Jeszcze nie uzbieraliśmy. Dobra, to teraz jest git. Teraz mamy już tego. Jak go tutaj sobie ustawię, on ma taki właśnie kwadratowy zasięg i on będzie miny w tym zasięgu ustawiał. O! Jak widać mina już tu jest i jak przeciwnik w nią wejdzie, to ona wybuchnie. I to są takie trochę śmiesznie, ta wieżyczka tu wygląda. Tylko walizce oszczędzą tych już. Szczerze, to jest upgrade, żeby mieć więcej kart do wyboru, też mi się przydało. No, jak najbardziej. Bardzo mi się za każdą właśnie grę to właśnie takiego expa, którego można potem wydać na te karty. Widziałem właśnie 3 miny w jednej. Ciekawe, jak przeciwnik on wejdzie to co ciekawie, lepiej tak po jednej minie. To jest bez sensu. Jak się otworzy dużo tych kwadracików, to czasem może bo. Ale to nie jest się resetują po każdym levelu. Czekam na kolejną kartę, bo moglibyśmy wtedy sobie, jak będzie to tam tą wieżyczkę, co właśnie Poison Sprayera dać, bo to jest ten upgrade. Ja w tej pierwszej rozgrywce doszedłem chyba do 19 levela czy coś. Tak mi się zdaje, albo tych 19 tych kart dostałem. Okej, jest. I dostałem bardzo dużo expa i wtedy miałem po prostu paka, dlatego że miałem moździerze, które zdawały też za dużo. Potem do miałem te walizki, które ogniste te strzały miały. One zadają chyba też dużo damage. I przez to potem jeszcze te balisty, nie balisty, tylko moździerze miały strzały, przez to jeszcze więcej do armora zadawały, ale wtedy miałem po prostu tylko balisty i moździerze. Przez to może być już ostatnia mina. Bo chodziło mi też o magiczne. Trochę lipa. Shields. Czy sobie to wziąć może? Albo to? No, a to trochę nam się ta wieża jakby uzdrowiła, to spoko. I tak, gdzie by tutaj kolejnego tego gościa z minami ustawić? Nie wiem, czy by go tu nie ustawić.
No, myślę, że to byłoby dobre miejsce. Kurde, jeszcze trochę złota nam brakuje. Tutaj domek jest. A, raczej chyba lepiej tego gościa z minami ustawić gdzieś. Chociaż może tu byłby lepszy. Nie, on tu będzie trochę inny. No, nawet okej, no, on ma najwięcej właśnie do armora. I można tu ustawić właśnie też ten target field, tylko nie wiem co on robi. Nie wiem, co on będzie rzucał na przeciwników. Te miny zadowolą chyba te ostatnie obszarowe. Dobrze, te miny się zadowolą. Ta mina to jest dobra, bo im dłużej oni tutaj przechodzą, tym więcej tych min tutaj on tutaj wkłada. Ja bym chciał tą drogę. Jeszcze te czołgi tu jadą. Ten gość już minął tutaj. Czy też to dosyć dobrze. Dosyć dobrze się wpisał. Teraz mogę tu balistę ustawić. Tu jeszcze jedną. O, i tu kolejny domek jest. I tutaj właśnie zamiast jednej ścieżki mamy dwie i będzie więcej później tu wychodzić. Co myślę, że teraz może być taki trochę koniec. Ale oni tutaj będą szli, trochę tutaj, trochę będą szli. I to kolejną, co rundę te miny się restartują. Tych czołgów dobrze jedzie. One już to zostały od tych balist, ale tak naprawdę. Ten gościu chyba dobrze robi, bo mam wrażenie, że on rzuca właśnie te miny. Jak ten priorytet tu jest, to on rzuca te miny na gości, które mają najwięcej najwięcej armora. Bo oni się wchodzą do swojego zasięgu, to on na nich miny rzuca. No i te czołgi teraz tutaj też są eliminowane. O, jak widać, ta mina miała obszarowy, bo zadała na przykład tutaj tym dwóm czołgom, a tutaj dwa czołgi też trzeba i to jest fajne. Dobra, ja tutaj jeszcze jedną balistę. To jest dobrze. Będzie wygląda zostawanie. Może jeszcze jedną balistę, to już przez te cztery będą. Problem z nimi, ale tu już te miny na nich czekają. Ja mogę tam jeszcze jedną ustawić, po prostu ten domek będzie dawać 60 golda na. I te czołgi po prostu obsliwają te balisty. Tutaj chyba chodzi o to, ile golda już ten domek dał. No i sporo dał te domki. No. Ten gość z tymi minami tutaj był chyba najlepszym wyborem po prostu, no. To może być spoko, bo to może tutaj jeszcze zatoczyć koło, jeżeli w ogóle dotrzemy. O! I tutaj właśnie oni mówią, to jest ten boss, którego potem w skrzynię wypadną. I myślę, że po tej turze, jak w ogóle przeżyjemy, bo tutaj tego mnóstwo idzie, to dostaniemy skrzynię z tego gościa i jeszcze karty. Karty nie było. Kiedy go czołga przyjdzie. Trochę nie fajnie, że ten gościu dostanie jedną, dwie, tam. Thank you.
Dobra, ale te czołgi to są strasznie wolne. To nie miło. Ale mało, mało. To może być właśnie dużym problemem. Tutaj te trzy czołgi jadą. Oj, te się teraz zarazowali. Tutaj jeszcze idą psi. No to na miny nie wejdą, wtedy te miny się ale... Te miny tam czekają na tego bossa. Właśnie ten boss, o którym mówiłem. Na tym na tych minach on może się rozważyć i... Okej, to jak wyjdzie. Tak są 3 miny w jednym miejscu. Nie. 4 miny w jednym miejscu. To jest tam gdzieś tam coś nie robiło. To może być dobre. To taki ten, jak to kupiłem, to teraz te minowe rozkładacze mają większy zasięg. Spoko. 1000 golda dostałem, wow. O, i tutaj mam te. Czy to będzie lepsze? A, tylko jedna skrzynia. Lipa. A i tutaj ten lockout jest i można go tu ustawić. Potem może jeszcze gdzieś drugiego. Gdzieś tu. Idę tutaj. Tutaj te groby są. No jakiś ten do... Nie. Lockout do tarczy ma sporo. No. O i tutaj właśnie jak te groby są, to zauważyłem, że takie coś idą. Są to wiatry. Tutaj mają tarczy dużo. Bardzo no i zadają, bo te tarcze są najmniej rozumiem. Nie wiem, czy mówiłem o tym lokaucie, ale on jak sobie takiego przeciwnika znajdzie, to te jego statystyki, jak taka balista mu dostrzeli, to ona zada swoje obrażenia i zada obrażenia tego lokaucie. Nie wiem, czy nie jest. Właśnie te zębiaki stały i to robią wielkie. Te balisty.
znajdziemy tutaj. O, tu jest ten fajny ten kolejny. Taki jak tutaj na początku. Mina zabiła kilka ludzi nawet przez to bardzo dużo chyba. On tu ma już 500 do armora, ma ten. A, ten ma mniej. Dosłownie za nim tam minę. Ja teraz muszę sprawdzić w ogóle ile ten odcinek trwa. Dobra, będę chyba musiał zrobić jeszcze drugą część. Chyba. Może być trochę krótsza. No ale tak. Więc tak, ja byłem Shadow, to było Rogue Tower. Cześć.